Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. To fragment Ewangelii Janowej z 10 rozdziału. Brama. Kojarzy się nam ona z możliwością wejścia na dany teren, do danego domu. Otwarta brama zachęca nas do wchodzenia. Zamknięta brama odstrasza. Chrystus pragnie być dla nas tą otwartą bramą, przyjaźnie rozpostartą, byśmy skorzystali i weszli do Niego. On, nasz pasterz, czeka na nas. Czeka, byśmy skorzystali i weszli do Jego owczarni, weszli w Jego świat dobroci, troski, autentycznego dbania o każdego z nas. Pan pragnie naszego szczęścia, daje nam szansę i łaskę zbawienia. Tylko skorzystajmy z tego daru. Bądźmy w Jego owczarni. Nie szukajmy własnych tylko dróg. Zaufajmy pastwiskom Pana. Przyjmijmy przestrogę świętego Jana Chryzostoma z jednej jego homilii. Dopóki jesteśmy owcami, zwyciężamy. Choćby osaczały nas tysiące wilków, weźmiemy nad nimi górę i będziemy zwycięzcami. Jeśli wszakże staniemy się wilkami, poniesiemy klęskę. Wtedy bowiem odjęta nam będzie pomoc pasterza, który pasie nie wilki, lecz owce. Odejdzie on od ciebie i opuści cię, bo nie pozwalasz mu objawić swojej miłości. Jeśli się jednak okażesz łagodny, wtedy zwycięstwo jemu tylko przypadnie. Matko dobrego pasterza Maryjo, odprowadzaj nas do Jezusa. Niech weźmie nas na swe ramiona. A w różańcu prosimy za tych, co ulegli pokusie samowystarczalności, co porzucili łaskę wiary, sądząc, że sami się zbawią. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,